Dziś chciałbym poruszyć jeden z aspektów bezpiecznego używania narzędzi w lesie. Dokładnie chciałbym porozmawiać o dosyć popularnej lince na nadgarstek. Siekiera, składana piła czy też nóż to z pewnością najbardziej popularne zestawy naszych leśnych narzędzi. Prezentuję Wam scyzoryk zamiast noża z głownią stałą z tego prostego powodu, że moje noże po prostu nie są dostosowane do tego, aby zapinać do nich linkę. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego moim zdaniem kategorycznie nie należy używać linki na nadgarstek w trakcie pracy narzędziami w lesie. Poza kwestią dopinania każdego z tych narzędzi do nadgarstka, chciałem też Wam zwrócić jeszcze uwagę na zapinanie samego narzędzia do ciała, na przykład do paska, do szlufki. Też zwrócić Wam uwagę na pewne aspekty takiego postępowania. Zacznijmy od siekierki. Siekierka to dosyć potężne narzędzie. Duża masa, ostra krawędź tnąca. Zawsze musimy brać pod uwagę ryzyko wypadku, ryzyko błędu, możliwość tego, że siekierka się nam wyślizgnie, że się potkniemy, że się przewrócimy. Jeśli doczepimy sobie na stałe takie narzędzie do dłoni, do ręki, to automatycznie zwiększamy szansę na odniesienie jakichś obrażeń w razie takiego jakiegoś wypadku. Mogę pracować zimą, mogę pracować na niepewnym gruncie. Siekiera może mi się wyśliznąć. Wypadła mi z dłoni, poleciała daleko od mojego ciała. Nic mi się złego nie stało. Można sobie łatwo wyobrazić, co by było, gdyby ona była doczepiona do mojego nadgarstka. Gdzie to wahadło by trafiło, jaki tego byłby skutek. W dzikim terenie chyba lepiej zaryzykować zgubienie siekiery niż poważne obrażenia. Jeśli rąbiemy drewno, jeśli źle trafimy, jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, niech ta siekiera poleci sobie w siną dal, a niech nie wraca po prostu do nas, dlatego że postanowiliśmy ją na stałe do siebie doczepić. Jedyną sytuacją, która usprawiedliwia stosowanie takiej linki z siekierą, jest sytuacja, kiedy pracujemy na przykład w obozie, gdzie jest dużo osób, może jakieś dzieci, osoby postronne, może są to jakieś pokazy, może jakieś zawody. I wtedy po prostu dla ich bezpieczeństwa rezygnujemy ze swojego bezpieczeństwa. Dbamy o to, żeby gdzieś ta siekiera nie poleciała właśnie w jakąś osobę trzecią. W lesie, jeśli jesteśmy sami lub jeśli możemy odejść na bezpieczną odległość, aby dane prace wykonać, moim zdaniem nie warto przyczepiać się do takiego przedmiotu. Zobaczmy teraz, co nam grozi, jeśli zapniemy do siebie piłę. W przypadku piły składanej sprawa jest o tyle inna, że doczepienie takiej linki jest niebezpieczne nawet wtedy, kiedy nie zakładamy jej na nadgarstek. Zobaczcie, co się może stać, jeśli postanowimy zapiąć linkę do naszej piły składanej. Piłowanie jest czynnością bardzo dynamiczną. Nasze ręce pracują z dosyć dużą prędkością. Tą symulację zrobię na złożonej pile, żeby Wam pokazać po prostu, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że piłujemy oczywiście jakąś grubszą gałąź, tak? Normalnie takim ruchem, tak? Ta nasza linka gdzieś sobie tutaj lata po tym konarze. Jeśli przypadkiem trafimy na jakąś przeszkodę, to nasz ruch może zakończyć się tym, że po takim zahaczeniu piła zostanie, my w rozpędzonym ruchu po prostu objedziemy. Gdzie objedziemy? No sprawa jest jasna. Wprost na brzeszcze od naszej piły. Takie kontuzje już widziałem. Byłem świadkiem takiego zdarzenia. Także nawet jeśli tego nie napniemy, nie ma szans, żeby ten ruch po prostu zatrzymać i wyhamować. Jeśli czegoś takiego nie zauważymy. Bardzo poważne zranienia. No i oczywiście do takiego samego wypadku może dojść, gdy ta linka będzie na naszym nadgarstku. Też po prostu pracując piłą, ta linka gdzieś tutaj, mając chociażby minimalny luz,
zawsze o coś może zahaczyć. No i na końcu narzędzie wykorzystywane przez nas najczęściej. Wielu z nas ma też tendencję do dopinania noża w tych rozmiarach do paska, do szlufki, tak żeby go w razie czego nie zgubić. To też może wygenerować pewne zagrożenia, jeśli tego noża przy pracy nie odepniemy. Jeśli chodzi o niewielkie noże i doczepianie ich do nadgarstka, zagrożenia są podobne do tych, które występują w przypadku siekiery. Możemy się potknąć, możemy się przewrócić, możemy upaść. Przypinając ten nóż do siebie, większa szansa, że się na niego nadziejemy po prostu. Jeśli on nie będzie do nas przypięty, możemy go w razie upadku odrzucić, no po prostu zareagować jakoś, mając szansę tego narzędzia się w danej chwili pozbyć. Natomiast chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na dopięcie samego noża do siebie, tak? Jest taka tendencja, żeby narzędzi nie gubić. Sam zresztą takie rozwiązanie często stosuję. Natomiast bardzo ważne jest to, że do pracy ten scyzoryk z tej linki demontuje po prostu. Wyobraźmy sobie, że z lenistwa czy z wygody po prostu nie chcemy tej linki odpiąć, żeby jakąś tam prostą pracę wykonać. W 9 przypadkach na 10 nic się nie stanie, tak? Natomiast za 10 razem, albo gdy będzie wieczór, ta linka źle nam się zahaczy, nóż się zablokuje i znowu nasza dłoń objedzie. To samo może się stać, gdy będziemy korzystać z piły w scyzoryku, tak? Gdzieś się nam ta linka może zablokować. Nasz ruch rozpędzony, ręka pojedzie, objedzie po brzeszczocie. Zabezpieczenie najważniejszych narzędzi przed zgubieniem przy użyciu linki jest jak najbardziej dobrą tendencją i sam takie rozwiązanie stosuję. Natomiast moje osobiste zdanie jest takie, że do pracy zawsze powinniśmy każdą linkę z narzędzia po prostu demontować. Dlatego przygotowując już nasz system przenoszenia tych narzędzi w terenie, zróbmy to tak, żeby po prostu łatwo można było ten nóż, tą piłę czy siekierę wypiąć, wykonać pracę i z powrotem zapiąć, zabezpieczyć przed zgubieniem. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, zapraszam na stronę bushcraftowy.pl, zapraszam do naszego sklepu. Na ten sezon jesienno-zimowy planujemy kilka ciekawych rzeczy, więc na pewno sporo będzie się działo. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.